Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Szymon Heretyk, były przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, były czy obecny? Jak to z pańskiej perspektywy wygląda? 31 grudnia Rada Powiatu podjęła uchwałę, że działa dalej. Działa dalej czy nie działa dalej? Bardzo dobrze się stało. Spotykacie się gdzieś w piwnicach? Bardzo dobrze się stało, że Rada Powiatu podjęła taką uchwałę, ponieważ pozwoliło to normalnie funkcjonować przed przyjściem komisarza do powiatu, bo byłaby sytuacja taka, że w dniu, kiedy jeszcze nie było powołana, nie było jeszcze powołanego komisarza w powiecie wałbrzyskim, to urzędnicy nie mogliby wydawać ani decyzji, ani dowodów rejestracyjnych, ani innych załatwiać spraw klientów, ponieważ nie mieliby działać w imieniu kogo, bo nikogo tego nie było. Z dniem 31, kiedy weszło rozporządzenie Rady Ministrów o przywróceniu Wałbrzychowi miasta grodzkiego, praw grodzkich, Rada jako organ została rozwiązana, więc jestem byłym przewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego. No dobrze, ale ten moment bez królewia, tak to nazwijmy, no to był już jednak w tym roku, tak? O wydarzeniach tak. Z początku stycznia pan mówi. Tak. No to z mocy prawa została rozwiązana, a mocą własnej uchwały przedłużyła sobie obowiązywanie. Tego nie można pogodzić. Jest nadzór wojewody, który ma 30 dni na rozstrzygnięcie, czy dana uchwała naruszała prawo, czy nie. Wojewoda ma jeszcze czas do końca tego miesiąca, żeby tą uchwałę uchylić, jeżeli uzna, że nie była zgodna z prawem. Jeżeli nie uchyli, to będzie oznaczała, że rozumiem, ale poza tym formalnym jakby aktem, o którym mówimy, czyli tą uchwałą z 31 grudnia, pan i pana koledzy z Rady nie podejmujecie żadnych działań w rodzaju, że przychodzicie do budynku, próbujecie nie pełnić działań, swoje obowiązki. Nie ma takich działań, ponieważ jak powiedziałem, z dniem 1 stycznia 2013 roku Rada jako organ została No dobrze, a pan się już z tą sytuacją prawną pogodził? Uważa pan, że to jest wszystko, ktoś to panu wytłumaczył, że to się wszystko zgadza, jest zgodne z konstytucją, czy pan ma dalej wątpliwości, bo zgłaszał pan je wcześniej? Znaczy, jeżeli chodzi o zgodność z konstytucją przeprowadzenia samej procedury przywrócenia grodzkości, nadania praw grodzkich, jest złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją tego rozporządzenia i samej procedury. No i tu należy oczekiwać na rozstrzygnięcie przez Trybunał. A może i orzeczenie. Na moment, kiedy pan Józef Piksa wycofa ten wniosek z Trybunału. No ja myślę, że w moment, kiedy pan Józef Piksa wycofa ten wniosek, będzie jednoznaczny z tym, że faktycznie zostało złamane prawo, czyli w tym miejscu akurat Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, bo jeżeli Platforma Obywatelska i pan Piksa uważa, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z literą prawa obowiązującą w naszym kraju, to po co wycofywać wniosek? No dobrze, ale jeżeli pan Józef Piksa ten wniosek wycofa i żaden niezależny organ nie rozstrzygnie tego sporu, dalej będą dwa zdania. Zdanie byłych radnych powiatu i zdanie zwolenników tego rozporządzenia. No być może pan Piksa będzie tutaj jak gdyby osobą, która ma przypilnować pewnego rodzaju eksperymentu samorządowego, który być może partia rządząca sobie właśnie przeprowadza w kraju i znalazła sposób na rozwiązywanie tych jednostek samorządowych, w których akurat nie sprawuje władzy, bo cóż stało na przeszkodzie, żeby w poprzedniej kadencji przywrócić Wałbrzychowi grodzkość, kiedy w powiecie rządziła Platforma Obywatelska i rządziła w Wałbrzychu. Nastąpiło to w tej kadencji, kiedy w powiecie władzę sprawował starosta z SLD. Bardzo dobrze sobie radził w ciągu tych dwóch lat i niestety stał się solą w oku i mocnym kandydatem stwarzającym realne zagrożenie w wyborach prezydenckich, które będą w wyborach prezydenckich w Wałbrzychu? Tak. Pana zdaniem Robert Ławski przejawiał takie ambicje, żeby startować w wyborach prezydenckich w Wałbrzychu i dlatego z tą grodzkością tak się pospieszono? Nie przejawiał być może takich ambicji, ale rozmawialiśmy o tym cały czas. Jak pan wie, no wybory rozpoczynają się kolejne w dniu zakończenia wyborów poprzednich i my też u siebie rozważamy ewentualnych kandydatów, kandydatki na start w wyborach i starosta Ławski, który znakomicie sobie radził, no był jednym z tych kandydatów. No dobrze, to porozmawiajmy o tym, jeszcze o tym, jak, w jaki sposób powiat był rządzony do końca grudnia ubiegłego roku. Dlaczego Rada Powiatu nie uchwaliła budżetu?
Z tej prostej przyczyny, ponieważ w dalszym ciągu nie został przejęty dług powiatu wałbrzyskiego przez gminę Wałbrzych, co było deklarowane i co było jednym z głównych argumentów rozporządzenia. Wiemy, że minister finansów negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia nadający prawa grodzkie, ponieważ tam bezpośrednio wskazywał, że ten nowy powiat ziemski, który powstanie po tym podziale administracyjnym, po prostu nie będzie w stanie funkcjonować, bo nie będzie miał pieniędzy. Ale to nie jest przeszkoda formalna. Rada Miejska Wałbrzycha uchwaliła budżet, w którym są pieniądze na obsługę tego długu, o którym pan mówi. Się radni miejscy nie przejmowali tym, że nie ma jeszcze wszystkich papierów, być może wie pan, no to jest pytanie pokazanych, radnych, bo nie wiemy nawet, czy istnieją. To jest pytanie do radnych miejskich, w oparciu o jakie przepisy prawa i jakie okoliczności oni funkcjonują. Pytanie do nich, czy nie poświadczyli nieprawdy, dokonując takich zapisów. No dobrze, ale Józef Piksa mówi, że z kolei Rada Powiatu nie dopełniła obowiązków. No, Józef Piksa też mówi, że pani skarbnik nie zabezpieczyła odpowiednich środków w budżecie. A zabezpieczyła? Tak? I dlatego jest, pani skarbnik nie jest od zabezpieczania środków w budżecie. Od czego? Dysponuje się takim budżetem, jaki przychodzi z wyliczeń z Ministerstwa Finansów. Pani skarbnik nie ma tu nic do zabezpieczenia. Panie przewodniczący, ale gdyby było tak, że się budżet opracowuje wyłącznie na podstawie tego, co przychodzi z Ministerstwa Finansów, to można panią skarbnik zwolnić, bo dostajemy pismo od Ministerstwa Finansów i według tego działamy. No, ale ja tak rozumiem, jest w samorządach. Ja rozumiem, że pani skarbnik ma jednak jakieś obowiązki, może podejmować jakieś decyzje, bo po to jest zatrudniana. I no, przynajmniej według tej interpretacji pana Józefa Piksy tych obowiązków swoich nie dopełniła. Bo fakt jest faktem. Pieniędzy na przykład na rodziny zastępcze nie ma tyle, ile być powinno. No ale to wynika z tego, co wskazywał minister finansów w swojej negatywnej opinii, że nowy powiat ziemski będzie miał tak liczone dochody, że tych pieniędzy po prostu będzie brakowało na realizację zadań. Jeżeli powiat, załóżmy, miał do tej pory 130 milionów, to dzielił 130 milionów na zadania. Jeżeli teraz ma tych pieniędzy niecałe 40 milionów, to po prostu dzieli 40 milionów. I tutaj pani skarbnik nic nie wymyśli, bo na działania bieżące nie można zaciągać nawet zobowiązań. W starostwie jest już nowa pani skarbnik. I według naszych informacji nieoficjalnych, nowy budżet, w którym jakoś starcza na wszystko, jest już właściwie gotowy. Lada chwila będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Pan, no to zobaczymy, jeżeli tam się udało znaleźć te pieniądze, chętnie ten budżet też przejrzę. Jakie są możliwości? Bo zdaje się, że nawet zwolnienie wszystkich pracowników by nie pomogło. To co może pomóc jeszcze pana zdaniem? No ile ja wiem, to zwolnienie pracowników 50% to jest oszczędność gdzieś może rzędu 200 tysięcy w skali roku, ale najpierw trzeba pamiętać o tym, że tym ludziom trzeba zapłacić później odprawy i jeszcze 3-miesięczny okres wypowiedzenia, więc to jest oszczędność z dużym opóźnieniem. No ale też trzeba pamiętać o tym, że no, ktoś musi te zadania jednak realizować. Mhm. Zwolnienie pani skarbniczki z powiatu, jak rozumiem, według pana było złą decyzją. Znaczy ja nie oceniam tej decyzji jako zła czy dobra. Ja tylko się odnoszę do tego, jak została uargumentowana przez pana Piksę. Mhm. Pan Piksa ma prawo jako organ zarządzający w tej chwili dobierać sobie współpracowników najbliższych z klucza, jaki uzna za stosowny, i to jest jego prawo. Dobrze, to zapytam inaczej, czy w uzasadnieniu tej uchwały o odwołaniu skarbniczki napisano prawdę pana zdaniem, czy nieprawdę? No ja myślę, że to rozstrzygnie sąd pracy, bo o ile wiem, to poprzednia pani skarbnik zdecydowała się zwrócić z tym do sądu pracy. No dobrze. Poczekajmy, aż sąd pracy zajmie tutaj stanowisko. Mhm. Inne decyzje pana Józefa Piksy pana satysfakcjonują, czy też pan ma zastrzeżenia? Na przykład o okręgach wyborczych, bo wybory się zbliżają, to budzi kontrowersje, czy nie? Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze, to tutaj pan Piksa nie ma nic do rzeczy, bo to nie on decyduje, jakie będą okręgi wyborcze. No, on zaproponował taki, nie inny układ okręgów. To wynika z liczby mieszkańców w poszczególnych gminach. Że okręgi 4 i że połączone w taki, a nie inny sposób. Ja rozumiem, że tutaj nie ma kontrowersji. Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo pan poza tym, że był przewodniczącym Rady Powiatu, no to kieruje strukturami sojuszu w Wałbrzychu. Pan już ma gotowe listy kandydatów? Czy pan jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądało? Bo mam 4 okręgi, ile pan mandatów chce zdobyć? No, jaki sobie pan plan wyznaczył? Plan wyznaczamy sobie, żeby zdobyć minimum 1 mandat z każdego okręgu, ale dobrze by było, gdybyśmy zdobyli 2, być może 3. W jakiej formule i z kim będziemy walczyć o te mandaty,
w dalszym ciągu jeszcze rozmowy trwają. W jakiej formule i z kim to pan mówi o koalicji możliwej? Tak. No i w związku z tym te listy też nie są jeszcze do końca. No, powiedzmy, że my mamy je prawie w 100% gotowe. Gdzieś może brakuje jednej czy dwóch osób w jakimś okręgu, ale jeżeli dojdzie do porozumień wyborczych, do koalicji na lewicy Wałbrzyskiej i w powiecie, no to myślę, że tutaj będzie nadmiar wręcz tych kandydatów, więc trzeba będzie w jakiś sposób uzyskać konsensus. Z kim pan próbuje rozmawiać? Z ruchem Palikota w Wałbrzychu? Tak, rozmawiamy z ruchem Palikota, rozmawiamy z OPZZ-em, rozmawiamy również z Demokratyczną Unią Kobiet. A z Wałbrzyską Wspólnotą Samorządową? O ile wiem, Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa nie jest ugrupowaniem lewicowym. Jest to stowarzyszenie bodajże. Nie lewicowe, pana zdaniem. Nie ma z nimi o czym rozmawiać. No, nie wiem, czy akurat lewicowe. No, jak sięgam pamięcią do jakichkolwiek ich, nie wiem, postulatów czy działań, to nie przypominam sobie, aby tam jakieś... No dobrze, to na zgłaszanie komitetów jest czas do 4 lutego, kandydatów musimy poznać do 22 lutego. Kampanię wyborczą w zasadzie można już prowadzić, ale wróćmy jeszcze do kwestii rozporządzenia, grodzkości i tego, czy Rada powinna działać, czy nie. Tak jak powiedzieliśmy, Józef Piksa może wycofać z Trybunału Konstytucyjnego wasz wniosek o zbadanie zgodności tego rozporządzenia z Konstytucją. Czy pan zastanawia się nad jakimiś innymi krokami, czy odpuszczacie już tą batalię? Czy możliwa jest na przykład inicjatywa, żeby, nie wiem, Najwyższa Izba Kontroli zbadała tą sytuację? Znaczy akurat... Macie swoich parlamentarzystów. W jaki sposób by na to znaleźć? Najwyższa Izba Kontroli nie jest tutaj organem, który może tutaj cokolwiek, nie wiem, badać czy wnieść. Jest wniosek złożony do Trybunału. Wniosek dotyczy tylko i wyłącznie przeprowadzenia procedury i zgodności tej procedury z Konstytucją. Czy ona tej Konstytucji nie narusza. I tutaj pan Piksa oczywiście może wycofać ten wniosek, chociaż z naszych informacji wynika, że Trybunał Konstytucyjny wcale nie musi się do tego przychylić. Mhm. Bo jeżeli okaże się, że argumenty tam w tym wniosku przytoczone są na tyle poważne i ciężkie, to Trybunał może procedować tą skargę do końca, aż do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. No dobrze. Pan powiedział, że w każdym okręgu przynajmniej mandat. Kto jest waszym kandydatem na starostę? Jaka będzie twarz SLD w tych wyborach? Nie będziemy dzielić skóry na niedźwiedziu. Poczekamy, aż wybory się odbędą, zakończą i myślę, że wtedy kandydat będzie. A Józef Piksa jest prawdopodobnym starostą, pana zdaniem? Jeżeli dostanie się do Rady Powiatu Ziemskiego, jeżeli uda mu się zebrać wokół siebie koalicję i jeżeli zbierze odpowiednią ilość głosów w koalicji, czyli mówiąc potocznie szabel, no to ma taką szansę. Ale pana zdaniem to będzie twarz Platformy, czy pan się spodziewa, że Platforma znajdzie inną lokomotywę? Ja nie wiem, czy Józef Piksa, nie wiem, czy pan Józef Piksa jest członkiem Platformy Obywatelskiej, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. Zdaje się, że nie. Na razie nie ma informacji na ten temat, żeby był członkiem partii. Co nie wyklucza? Wie pan co, panie redaktorze, bycia lokomotywą z komitetu. Pan Szeromej też nie był kandydatem Platformy Obywatelskiej, nie był jej członkiem. Później po wyborach szybko się okazało, że tym członkiem szybko się stało. To być może podobnie tu będzie manewr wykonany z panem Piksą. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, czas pokaże. Szymon Heretyk, był przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.